Dzień dobry, z tej strony Tuszkiewicz Marcin. Zapraszam na najciekawsze scenariusze na nadchodzący tydzień. Mamy 10 listopada 2013 roku. W zeszły czwartek obniżono stopy procentowe w Europejskim Banku Centralnym o 25 punktów bazowych. Było to zaskoczenie dla rynków. Pomimo tego, że jakieś plotki chodziły wśród inwestorów, to i tak to było zaskoczenie. Było to widać na eurodolarze, o którym będę też dzisiaj wspominał. Ponadto pozostawiono bez zmian stopy procentowe w Australii oraz Wielkiej Brytanii, zgodnie z oczekiwaniami. I jeszcze podano bardzo ważną informację na rynku pracy. Pojawiło się w Stanach Zjednoczonych ponad 200 nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym. Jest to bardzo dobra informacja. Warto się wczytać ten raport dokładnie, bo mamy wtedy informację, w których sektorach faktycznie ta praca się pojawiła. Natomiast sama informacja jest pozytywna i miała pozytywny wydźwięk na rynkach. Przejdźmy zatem do wykresów i pokażmy, co najciekawszego można się spodziewać dzisiaj i w tym nadchodzącym tygodniu. Zaczniemy od polskiej giełdy. Odbiliśmy się od 2500. Sugeruje to powrót wzrostów. Ewentualnie po pokonaniu poziomu 2500 korpusem można się spodziewać dotarcia do tej linii trendu spadkowego od góry, jako wsparcia. Czyli generalnie, ewentualnie odtąd idziemy do góry, albo spadamy i dopiero od około poziomów 2400 zaczynamy rosnąć. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o giełdy zagraniczne, to Dow Jones zaatakował poziom prawie 15770, utworząc nowe szczyty historyczne, nowe maksima, ale zwróćcie uwagę, że wszystko się dzieje cały czas poniżej tej linii kanału, górnego ograniczenia kanału. Pomimo piątkowych wzrostów, dalej go nie wybiliśmy. Jeżeli chodzi o S&P, tutaj również cały czas walczymy z górnym ograniczeniem kanału. To jest kanał bardzo szeroki, widać go na wykresie tygodniowym. W związku z tym jest to ważna rzecz. W zeszłym tygodniu był otworzony sygnał sprzedaży, teraz cały czas walczymy. Wciąż nie ma decyzji, w którą stronę idziemy, moim zdaniem. DAX również zaatakował poziom prawie 9200, również sygnalizując spadki, ale teraz w piątek była próba odreagowania. FTSE 100 także w czwartek spadł w dół po obniżce stóp, w piątek odreagowanie w związku z lepszymi danymi ze Stanów Zjednoczonych. Złoto spada. Próba była podejścia w zeszłym tygodniu na wyższe poziomy cenowe, ale zobaczcie, jak szybko od razu rynek dostał zlecenia sprzedaży. Tutaj też taka głowa z ramionami ewentualnie się ukształtowała w nietypowym miejscu, ale jednak wydźwięk jest. Więc generalnie wszystko wskazuje na to, że złoto będzie tutaj atakowało niższe poziomy cenowe. Myślę, że okolice 1270 będzie dobrym momentem do kupowania. Na razie mamy sygnały prospadkowe, a jeśli spojrzymy sobie na wyższy interwał czasowy, no to na razie wygląda to tak, jakbyśmy chcieli atakować minima. Moje scenariusze zeszłego tygodnia, że będziemy atakowali wyższe poziomy cenowe, zostały zanegowane właśnie tymi próbą wejścia z powrotem do tej niebieskiej strefy, ale która ta próba się nie udała. Warto zwrócić uwagę na ropę. Ropa znajduje się na linii trendu. Został wygenerowany sygnał kupna w postaci objęcia hossy, tak więc należałoby się spodziewać wzrostów. Kukurydza znajduje się na wsparciach. Linia trendu, bardzo długa linia trendu, tak? Oraz wsparcie poprzednich szczytów, mocne spadki wcześniej, więc należałoby się spodziewać odreagowania. Ponadto na rynku akurat kukurydzy też warto śledzić, jak wygląda sytuacja pogodowa oraz generalnie popyt i podaż na ten surowiec. Nie jest to łatwe, ale warto się temu warto się zainteresować. Pszenica również znajduje się w ważnych poziomach newralgicznych. Fakt, przebiliśmy wsparcie, natomiast zaczęto znowu kupować. Tak więc jest tutaj znowu szansa na to, żeby wzrosty powróciły. Znajdujemy się cały czas w dosyć ciekawym miejscu, jeżeli chodzi o cenę generalnie. Tak więc cały czas ten wydźwięk prowzrostowy tutaj jeszcze ma szansę się zrealizować. Tak więc jesteśmy wszystko w ciekawych miejscach, ale należy poczekać na dobre sygnały do kupna wynikające ze świec. Indeks japoński tutaj cały czas chodzi tak naprawdę w miejscu, cały czas mamy taki trójkąt, podobnie jak na dolar do jenie, o którym za chwilkę
Tak więc znowu sytuacja niepewna i czekamy, jeżeli chodzi o dłuższy horyzont, oczywiście na jakieś rozstrzygnięcie, w którą to stronę. I tak każdy rynek, aktualnie jesteśmy w takim miejscu, że każdy rynek czeka na jakąś decyzję. Na rynku walutowym, jak spojrzymy sobie na chociażby właśnie dolar do jena, proszę zwrócić uwagę, w jakim miejscu znajduje się dolar jen. Wybiliśmy ostatecznie z trójkąta. W czwartek próba była w jedną i w drugą stronę, w piątek ostatecznie wyjście powyżej niebieskiej linii. Należałoby oczekiwać teraz wzrostów, czyli umacniania się dolara i osłabiania się dalszego jena. Natomiast zobaczymy, ten trójkąt już znalazł się naprawdę na samym koniuszku swoich możliwości, więc zobaczymy, czasami się nie przekształci to w trend boczny, ale generalnie na razie sygnał kupna, zwłaszcza jak zwrócimy uwagę na wykres tygodniowy. Ta świeca, która się tutaj ukształtowała, potwierdza nam wybicie z tygodnia poprzedniego, a więc na razie dobry sygnał do kupna. Euro-dolar. W zeszłym tygodniu wspominałem o tym, że po tak silnych spadkach istnieje szansa na odwrócenie, małą korektę i później dalsze spadki, bo rzadko kiedy się dzieje, żeby po takiej świecy tygodniowej nie nastąpiły dalsze spadki. To się również wydarzyło i co ważne, ta korekta była bardzo płytka, bo spodziewałem się dotarcia co najmniej do 1,3550, a tutaj cena się odwróciła do 1,3548. Fakt, są niby dwa pipsy, ale to pokazuje, jak słaby był rynek. I czego się spodziewali inwestorzy, no później obniżka stóp procentowych spowodowała dynamicznym osłabieniem się euro-dolara. Widać to tutaj. Jeden, przepraszam, nie tutaj, tylko tutaj. Ruch w ciągu minuty o 125 pipsów, a ostatecznie po publikacji danych rynek spadł o 204 pipsy. Tak więc ta informacja na pewno nie była zdyskontowana w cenie, ona się dopiero zdyskontowała później, stąd też to zaskoczenie. Ale już poziom 1,31 był wykupywany, tutaj ta luka, ważny poziom wsparcia, więc należałoby oczekiwać troszkę większego odreagowania z powrotem, myślę, do poziomu 50%, czyli 1,3490, 1,35, jako korekta tych mocnych spadków, ze względu na to, że akurat rynki rzadko kiedy też spadają w nieskończoność. Zobaczymy oczywiście, co się wydarzy. Jeżeli rynek będzie dalej spadał, będzie to świadczyło o naprawdę słabnięciu euro i umacnianiu się dolara. Natomiast samo osłabianie się dolara, przepraszam, umacnianie się dolara nie jest potwierdzone chociażby na funcie, który odbił bardzo mocno od strefy popytu podaży i dotarł z powrotem do 1,6117, które tutaj mam zaznaczone jako bardzo ważny poziom. Odbił się od niego i znowu w piątek poszerpował troszeczkę w dół, ale zaczęto go znowu kupować. Czekamy. Jesteśmy między dwoma ważnymi poziomami. Z jednej strony mamy tą strefę niebieską, z drugiej strony na wykresie tygodniowym czerwoną linię i póki się w którąś stronę nie wybijemy, myślę, że należy w ten sposób patrzeć na ten rynek. Może się ukształtować trójkąt, z którego w końcu wyjdziemy do góry. Warto spojrzeć na funta do australijskiego dolara. Z jednej strony mocny impuls do góry, mocne wzrosty na wykresie dziennym, korekta, która prawdopodobnie się kończy. Ewentualnym scenariuszem jest to, że tutaj mamy geometrię 100% na tej korekcie. Tak, a więc jeżeli stąd by zaczął rynek spadać, to tu mamy impuls, tu jest korekta i należałoby oczekiwać dotarcia do niebieskiej tutaj dolnej strefy. Jeżeli ten poziom 1,7 zostanie wybity, 1,780 zostanie wybity, to spodziewamy się dotarcia do poprzednich szczytów na 1,7470. Jeżeli spojrzymy sobie na eurojena, wybiliśmy się z tej tutaj linii trendu ostatecznie, ale zaczęto go znowu kupować w związku z umacnianiem się dolara do jena. No i tutaj akurat sytuacja na jenach jest powiązana ze sobą. No i tutaj też jen zaczął się umacniać w piątek. Sądzę, że powracają wzrosty na jenach w dłuższym terminie. Australijski dolar do dolara amerykańskiego zrobił korektę w zeszłym tygodniu na początku. To, czego się można było spodziewać, ładnie odbił, zrobił geometrię 100%. No taką niedociągniętą, ale zrobił ładną korektę ABC. No i teraz ruszamy dalej na południe. Odbiliśmy się od ważnego poziomu 0,9360. No teraz podejrzewam, że będzie korekta do poprzedniego dna, przepraszam.
No i dalsze zejście w dół do tej niebieskiej strefy. Tam myślę, że już później zrobi się korekta troszkę bardziej rozbudowana. Na razie korekta na początku tygodnia, a później dalsze spadki w moim odczuciu. Dolar do franka odbił się do dolnego ograniczenia tutaj tego kanału. Sugerować by się należało, że powinien dojść do górnego ograniczenia, jak to z kanałami bywa. I stąd też spadki na eurodolarze są też prawdopodobne. W ciekawym miejscu znajduje się nowozelandzki do dolara. Tutaj mamy głowę z ramionami. Lewe ramię, głowa oraz prawe ramię, więc powinniśmy, jeżeli wybijemy linię szyi, która znajduje się w tym momencie tu, to powinniśmy polecieć w taką samą odległość, jaką mamy w tym miejscu, czyli o 350 pipsów, co się kończy tutaj też w dobrym miejscu, czyli 0,78. 50, ale to jest oczywiście odległa perspektywa. Myślę, że w nadchodzącym tygodniu tego nie zobaczymy. Niemniej jednak, jakby dolar zaczął się bardzo drastycznie umacniać, to taki scenariusz jest prawdopodobny. Zwłaszcza, że jeżeli popatrzymy sobie na ten wykres z troszkę innej perspektywy, to widzimy coś takiego. No i poziom docelowy dla ewentualnie tych spadków, jeżeli one by się rozwinęły dużo bardziej, w dużo większej perspektywie, dolar zacząłby się umacniać, to dążą nawet w okolice 0,7. Oczywiście zobaczymy, jak ta się sytuacja rozwinie. Tu mamy kanał, więc jeżeli odbijemy się od tego kanału, to tam powinniśmy dotrzeć. Na polskich akcjach niewiele się wydarzyło od ostatniej mojej analizy. Wszystkie spółki stoją w miejscu, korekty się dzieją na tych, które były drogie, na LPP, CCI, CCC. Tutaj HW cały czas walczy z poziomem 3,98, Kopec stoi w miejscu, czekamy, co się wydarzy dalej. Stało się to, co mówiłem, czyli odbicie od linii trendu od góry. PGE również reaguje na wsparcia, więc generalnie sytuacja na rynkach od zeszłego tygodnia niewiele się zmieniła. Tutaj LPP, tak jak mówię, że robi korektę. Myślę, że dotarcie do linii trendu będzie znowu skutkowało jakimś kupnem. Co ciekawe, spółka podała dobre wyniki finansowe, lepsze niż rok wcześniej, a rynek zaczął spadać. To jest to, co mówiłem już od pewnego czasu. Rynek jest troszeczkę przegrzany, więc ta korekta może się pogłębić. Jeżeli przebijemy linię trendu, tą krótkoterminową, należałoby rozciągnąć siatkę Fibonacciego i czekać na dotarcie nawet do 38,2. Ta korekta może być nawet tak głęboka. To by była zdrowa korekta, która wyczyściłaby tutaj wyceny, bo spółka LPP jest naprawdę wyceniana bardzo wysoko. Należałoby oczekiwać jakiejś większej korekty, ale zobaczymy oczywiście, tak? Jeżeli dojdziemy do linii trendu, zacznie rynek być kupowany, no to należy z rynkiem nie należy walczyć. Wawel jest cały czas wysoko. CD Projekt również pokonał nam szczyty. Teraz zaatakował od góry poprzedni szczyt. Tak więc tutaj na tych rynkach niewiele się teraz zmieniło. Też nie znalazłem nic ciekawego, co by można było pokazać, jeżeli chodzi o polską giełdę, ale myślę, że za tydzień pojawią się znowu ciekawe sytuacje. Jeszcze tylko na koniec pokażę B3 System. Tutaj spółka znowu w zeszłym tygodniu wybiła się ładnie do góry o kilkanaście procent. Natomiast znowu ten ruch został zniesiony. Nie pokonaliśmy tej linii trendu, więc zobaczymy, co się wydarzy teraz na poziomie około 30 groszy, czy tam znowu się pojawią kupujący. No bo teraz widać, że każdy dołek jest na coraz to wyższym poziomie, więc zobaczymy, czy tak to się stanie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na najciekawsze scenariusze na za tydzień, ale chodzi mi też o webinarium dzisiaj o 22 w Inwestcie, gdzie przekażę Szymon Nowak nieco więcej perspektyw, jeżeli chodzi o waluty, więcej scenariuszy, więcej możliwości, które się tutaj przed rynkami rozwijają. Będzie również analiza makroekonomiczna, która rozjaśni troszeczkę sytuację na świecie. W środowe omówienie rynków Patryk Krupiński przedstawi to, co się wydarzyć według niego może na akcjach. Nie tylko polskich, ale również na całym świecie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Do widzenia.